Rail Baltica. Ten projekt odmieni Europę Środkową oraz Polskę. Witajcie! To co teraz widzicie to mapa europejskiej sieci kolejowej. Widać na niej wyraźnie, które jej fragmenty pozwalają podróżować najszybciej. Najlepiej sytuacja wygląda w przypadku Francji i Hiszpanii. Oba te państwa dysponują najdłuższymi odcinkami umożliwiającymi podróże z prędkością do 320 km na godzinę. We Francji odpowiadają za to pociągi TGV, których to maksymalna prędkość wynosi nawet 575 km na godzinę. Przewiduje się, że w samej Francji rynek kolejowy do 2025 roku ma być wart nawet 2,5 raza więcej niż obecnie. A największe inwestycje w tym sektorze mają obecnie Chińczycy, którzy w ten sposób częściowo wyeliminowali transport lotniczy. Ponieważ szybkie pociągi z uwagi na mniejszą liczbę procedur bezpieczeństwa w porównaniu z lotniskami okazały się być wygodniejszym i tańszym środkiem transportu, zarówno w przypadku składów pasażerskich, jak i tych towarowych. To właśnie z tego powodu Unia Europejska szykuje największą inwestycję w historii Europy w koleje dużych prędkości, a ta pojawi się także w Polsce. I już teraz remontowane są poszczególne odcinki, aby wdrożyć ten plan do 2030 roku. Polska ma być jednym z elementów tzw. trasy Rail Baltica, która ma połączyć północne krańce Unii Europejskiej, czyli kraje bałtyckie oraz Finlandię, z której to dalsza trasa będzie prowadzić przez Skandynawię, aby stworzyć tak zwany okrąg bałtycki, umożliwiający szybkie podróżowanie między krajami Europy Północnej. Dodatkowo tworząc dwa krańce europejskie, Lizbona-Helsinki. Dlatego my w dzisiejszym materiale na podstawie dostępnych informacji przyjrzymy się temu projektowi dokładniej. W końcu ma być on odpowiedzialny za nowe ożywienie gospodarcze Europy. Sprawdzimy, czy to się w ogóle opłaca. Jakie szanse zyska na tym Polska? Czemu połączenie z krajami bałtyckimi i Finlandią pomoże nam odtworzyć dawne szlaki handlowe? Jak pod wodą powstanie specjalny tunel do Finlandii? Oraz czemu bacznie przyglądają się temu projektowi Chiny? Na wszystkie te pytania znajdziecie odpowiedź w tym materiale. Zatem zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, to mój ostatni odcinek przed świętami, dlatego chciałbym Wam wszystkim życzyć spokojnych, rodzinnych i wesołych świąt. Do końca roku w planach mam jeszcze kilka odcinków, ale przełomowym momentem w historii mojego kanału będzie rok 2022, ponieważ już lada moment będzie startowała moja autorska gra mobilna, a w planach jest także wiele innych projektów. Nieco więcej dowiecie się jeszcze przed nowym rokiem. Aktualnie chciałbym Wam tylko przekazać, że na moim sklepie zostały już dosłownie ostatnie sztuki mojej planszówki. Jeśli wyczerpią się dostępne zapasy, nowe postaram się wyprodukować w połowie stycznia. Podobnie sprawy się mają w przypadku ozdobnych ramek z polskimi miastami, aczkolwiek ramki łatwo mi dorobić, więc braki mogą być tylko chwilowe. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, o czym jest moja planszówka, to krótko tylko przypomnę. Jeśli lubicie rozgrywki towarzyskie, pełne emocji i zwrotów akcji, to moja gra jest idealna dla Was. Globalista jest przez Was niezwykle chętnie wybierany, a także cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami, co nie ukrywam, ale niezmiernie mnie cieszy. Możecie ją znaleźć na moim sklepie globalista.pl i przeznaczona jest do gry z rodziną czy też znajomymi, walcząc o dominację nad światem, korzystając jednocześnie z dostępnych elementów strategii oraz wojsk. Przeprowadzicie więc Wasze własne symulacje wojny, a od niedawna pionki i znaczniki wykonane są z drewna, dlatego będzie się Wam grało jeszcze przyjemniej. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że tak bardzo wspieracie mój kanał i to co robię.
Po więcej aktualnych informacji ze świata i tego, co dla Was robię, wbijajcie na mojego Instagrama. Nazwę macie na ekranie, a link w opisie. Stworzyłem też na moim Discordzie specjalną sekcję z najciekawszymi mapami i informacjami, jakie znajdziecie w necie. Od nowego roku będę te materiały wykorzystywał do odcinków, więc jeśli chcecie się tam pojawić, to zapraszam Was na Globusy Globalisty. Link oczywiście w opisie. Pamiętajcie też o sobie, ponieważ już niedługo 500 000. Okej, czas teraz na materiał. Niemiecka Partia Zielonych, która weszła aktualnie do niemieckiego rządu w ramach koalicji, zaproponowała, by do 2030 roku Europę oplotła sieć nocnych pociągów łączących największe aglomeracje. Pociągi te miałyby być punktualne i z jak najmniejszą liczbą przystanków po drodze. Tym sposobem gwarantowałyby one studentom, jak i pracownikom możliwość błyskawicznej podróży nawet tego samego dnia do stolicy zupełnie innego państwa. W myśl głównego założenia Unii Europejskiej, jaką jest wolny przepływ ludzi. Czy brzmi to abstrakcyjnie? Niekoniecznie. Odległość pomiędzy Warszawą a Berlinem w linii prostej wynosi 518 km. Zakładając, że pociągi przemieszczałyby się z prędkością 250-300 km na godzinę, podróż do stolicy Niemiec z Warszawy nie trwałaby dłużej niż 2 godziny. Przeciętnie na lotnisku należy się wstawić minimum godzinę przed lotem, uwzględniając do tego kołowanie, a także częste opóźnienia oraz średnią długość lotu szacowaną na godzinę i 30 minut. Okazuje się, że pociągi byłyby szybsze, bardziej ekologiczne i po prostu tańsze. Zdecydowanie zrewolucjonizowałoby to dynamikę przemieszczania się Europejczyków, determinując wymianę handlową i kontakty biznesowe. Czas dojazdu do pracy w Polsce wynosi średnio 41 minut, co jest zbliżone do średniej Europy, czyli 42 minut. W Warszawie większość osób musi wyjść mniej więcej godzinę przed rozpoczęciem pracy, a do naszej stolicy do pracy dojeżdżają na przykład mieszkańcy Radomia. Droga w korkach potrafi trwać nawet 2 godziny, więc jest to podręcznikowy dowód na to, że wizja super szybkiej kolei łączącej Europę wcale nie jest pomysłem głupim. Wręcz przeciwnie. Zrewolucjonizuje komunikację. Bruksela na budżet odbudowy postanowiła przeznaczyć 750 miliardów euro, które łącznie z budżetem na kolejne 7 lat dadzą 1,850 miliardów euro. Już teraz trwają dyskusje, na co te środki przeznaczyć. Z inicjatywą zbudowania europejskich kolei dużych prędkości wyszły 3 think tanki: niemiecki, austriacki i francuski. Eksperci zaproponowali 4 linie, na których pociągi rozwijałyby prędkość od 250 do 350 km na godzinę. Cały projekt kosztowałby prawie 1 000 000 000 euro. I w tym miejscu pojawia się Polska oraz Rail Baltica. W naszym kraju łącznie powstałyby 792 km szybkiej kolei, a jej łączny koszt wyniósłby 43 miliardy euro. Region Polski, w którym leży stolica kraju Warszawa i położone na wschód malownicze Podlasie, to tereny od ponad 150 lat połączone dzięki kolei. Przy wsparciu Unii Europejskiej to właśnie tu powstaje Rail Baltica. Międzynarodowy korytarz, który połączy Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, a w przyszłości także Finlandię. W 2015 roku ukończyliśmy pierwszy polski odcinek Rail Baltiki pomiędzy Warszawą a Sadownem, a 4 lata później kolejny, od Sadownego do Czyżewa. Przebudowaliśmy ponad 100 km torów, obiekty inżynieryjne, stacje i przystanki kolejowe. Dzięki budowie nowoczesnych centrów sterowania ruchem kolejowym zwiększyła się prędkość i bezpieczeństwo przejazdu pociągów. Docelowo także odcinek E20, który łączy Niemcy z Polską, ma umożliwić przejazd dużymi prędkościami. Lecz obecnie, nawet przy modernizacji części jego elementów, przejazd ma być możliwy do 160 km na godzinę. Co nie jest satysfakcjonującym wynikiem, biorąc pod uwagę liczbę dworców, przy jakich trzeba się zatrzymać na trasie do Berlina. Obecnie podróż trwa nieco ponad 7 godzin, więc nijak to się ma do ekspresowych podróży. Aczkolwiek według ekspertów,
studentów z Vienna Institute for International Economic Studies. Trasa ta prędzej czy później będzie musiała być dostosowana do pociągów wysokich prędkości, ponieważ stanowi jeden z elementów kluczowego dla Europy połączenia, czyli Lizbona-Helsinki. W Polsce już prawie ukończony został odcinek Warszawa-Białystok. Aktualnie trwają prace na odcinku Czyżew-Białystok, ale efekt widać gołym okiem, patrząc chociażby na kolejowy most nad Bugiem. Łączny koszt tylko tego jednego odcinka to ponad 3 miliardy złotych, a odpowiedzialne za pracę są Steelcon Corporation oraz chiński państwowy gigant Sinohydro Corporation Limited. Trasa ma następnie ciągnąć się przez Ełk aż do Suwałk, łącząc się ostatecznie z odcinkiem litewskim do Kowna. Szacowany koszt przedsięwzięcia Rail Baltica dla Estonii, Litwy i Łotwy to w sumie 5,8 miliarda euro. Przy czym 85% tej kwoty ma zostać pokryte przez Unię Europejską w ramach instrumentu Łącząc Europę. Uruchomienie połączenia przewidziane jest na rok 2026. Rzecz w tym, że nie obyło się bez kontrowersji. Według wstępnych szacunków trasa łącząca Niemcy, Polskę i kraje bałtyckie, kończąc na fińskich Helsinkach, miałaby przynieść stopę zwrotu na poziomie nawet 16 miliardów euro w perspektywie 20 lat. Rzecz w tym, że sam koszt projektu na poziomie państw bałtyckich to koszt rzędu 7 miliardów, nie mówiąc o Polsce oraz budowie podmorskiego tunelu łączącego Finlandię z Estonią. Umowę o współpracy przy budowie podmorskiego tunelu kolejowego Helsinki-Tallinn podpisano już w styczniu 2016 roku. Wtedy szacowano, że wartość tej inwestycji wahać się będzie w przedziale pomiędzy 9 a 13 miliardów euro. Jednak szczegółowe stadium wykonalności opublikowane w lutym 2019 roku wykazało, że koszt budowy obiektu może wzrosnąć do nawet 20 miliardów euro. Jego długość ma być nawet dwukrotnie większa niż Eurotunelu pod kanałem La Manche. To właśnie dlatego powstały listy oraz skargi do Komisji Europejskiej, żeby ten projekt zablokować. Z uwagi na zbyt duże ryzyko utraty korzyści z inwestycji, jednak z uwagi na rozpoczęte projekty, państwa bałtyckie zbuntowały się i trasa kolejowa bez względu na to ma powstać. Tym samym, żeby Rail Baltica faktycznie w pełnym wymiarze doszło do skutku, potrzeba łącznie minimum 30 miliardów euro. Aczkolwiek uwzględniając połączenie z Finlandią oraz Polską, szansa na zwrot faktycznie jest, także w formie środowiskowej i społecznej. Trasa ma uratować nawet 400 ludzkich istnień do 2030 roku. Pod względem środowiskowym na pasażera przejechanie 1 km to około 30 gram emisji CO2, kiedy samochodem jest to nawet 5 razy tyle, nie mówiąc o transporcie ciężarowym. Dodatkowo Polska, kraje bałtyckie, jak i Finlandia zyskają nowy szlak handlowy, a w Estonii powstaje nawet największy terminal przeładunkowy dla kolei w Muga, który ma mieć bezpośrednie połączenie z portem. Dla Polski Wschodniej to wielka szansa na rozwój w oparciu o terminale państw bałtyckich, które w połączeniu z naszymi portami będą mogły obsługiwać jeszcze większą ilość towarów z Chin, jak i innych części świata. To właśnie Chińczycy bacznie się temu projektowi przyglądają. W końcu Polska jest bramą do Unii Europejskiej i to w nas państwo środka upatruje hub do transportu towarów na całą Europę. To też między innymi z tego powodu Chińczycy chcą prowadzić renowację polskich torów oraz budować kolej dużych prędkości, ponieważ to zarobek dla ich firm budowlanych, a dodatkowo strategiczny projekt dający większe perspektywy dla handlu ich towarami. Polska zyska ponownie połączenie z państwami bałtyckimi, co zwiększy wymianę handlową i przepływ ludzi między naszymi państwami. Warszawa będzie największym miastem w tej części Unii Europejskiej, co z pewnością będzie miało wpływ gospodarczy. Warto nadmienić, że nasz kraj to jeden z głównych partnerów handlowych państw bałtyckich, więc ten szlak otworzy nam nowe rynki zbytu. Podsumowując, Unia Europejska w najbliższych latach chce zrealizować szereg projektów kolei dużych prędkości, a Rail Baltica jest jednym z nich. Bruksela planuje też wdrożyć zerową stawkę VAT na bilety kolejowe, a dodatkowo zrezygnować z lokalnych lotów samolotem do 500 km na rzecz transportu kolejowego. Polska z uwagi na plan centralnego portu komunikacyjnego oraz szeregu inwestycji kolejowych może stać się ważnym punktem na kolejowej mapie Europy. Jednak na chwilę obecną nadal jesteśmy w drugiej lidze pod tym względem, ale z roku na rok zdaje się, że zmierzamy w dobrym kierunku. Biorąc pod uwagę naszą geografię,
geograficzną lokalizację w środku Europy oraz szlak chiński czy też zachodnio-wschodni, uwzględniając Rosję, już niedługo może się okazać, że nasz kraj będzie skrzyżowaniem dla czterech europejskich kierunków, ponieważ trasa z Helsinek może być tutaj kluczowa do późniejszego połączenia ze Skandynawią. Dajcie znać sami, co sądzicie o tym projekcie. Czy według Was, mimo ogromnych kosztów, ma to sens? Ja natomiast dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Cześć!